Lustro dla wszystkich zakochanych. Witam serdecznie, kochani Państwo, na wróżbie z kart Tarota Wasze myśli, uczucia i zamiary. Więc przyjrzyjmy się, co dzisiaj pokażą karty. Oczywiście mam dwie takie same talie. Lewa strona to Wy, osoba pytająca, i prawa strona to Wasza osoba ukochana, niezależnie od płci i konstelacji Waszej relacji. Zaczynamy od Was i kochani, jak zwykle zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania i do komentowania, czy to lustro z Wami rezonuje i z Waszą historią, z Waszą relacją. Wyciągnę mi trzy karty. Wasze myśli, Wasze uczucia. Wasze uczucia i Wasze zamiary. Już mi tutaj też karta się odwróciła. Dobrze. I teraz Wasz partner lub partnerka, czyli Wasza osoba ukochana. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne, osobiste, prywatne. Napiszcie do mnie e-maila, a ja Wam wyślę od razu szybciutko, jakie opcje, jakie zestawy wróżb są u mnie. I termin czekania na wróżbę prywatną to, kochani, 1, 2 lub 3 maksymalnie dni. Więc zapraszam serdecznie. Tutaj nie wypadają karty uważaj osoby ukochanej, więc wyciągnę trzy myśli, uczucia i zamiary. Dobrze, i zaczynamy, kochani. W przełożeniu u Was mamy 9 pentakli. 9 pentakli to karta, brakuje Wam jeszcze czegoś do zupełnego szczęścia, ale mamy tutaj bardzo stabilną sytuację, kochani. 9 pentakli to samodyscyplina, którą potrzebujecie do osiągnięcia sukcesu w relacji. Dążenie konsekwentne do sukcesu, odpowiedzialność Wasza za różne sprawy związane z Waszą relacją, z Waszym partnerem i po prostu docelowe działanie, stabilne, konkretne, by osiągnąć sukces, tak? Już jesteście wprawdzie tuż przed tym sukcesem, przed jakąś wspaniałą relacją. Słuchajcie, 9 pentakli mówi o stabilnej relacji, która rozwija się powoli, owszem, jest to powolny rozwój, ale bardzo stały i stabilny, więc takie karty tutaj mam. Natomiast w przełożeniu uważaj osoby ukochanej mamy 10 mieczy. Tutaj jest ta osoba jakaś depresyjna, coś ją przygniata, coś ją obciąża, nie może się wręcz podnieść, coś czuje, jakby dobiegało końca, nie wiem, czy w jej życiu jakimś prywatnym lub z Wami, jakby tutaj się może wypaliła, czy czuje się jakoś samotna, ale patrzy na nowy horyzont i chciałaby zacząć coś nowego. Czyli jeśli Wasza osoba ukochana, napiszcie mi w komentarzach, kochani, kończy jakiś związek z ex na przykład, tak, z ex-żoną, z ex-partnerką, to chce rozpocząć z Wami tu jakąś relację, ponieważ patrzy właśnie w nowe. Dobrze, teraz skupmy się na Waszych myślach, czyli zacznę od myśli Waszych. As buław, czyli u Was, kochani, as buław. As buław mówi o szansie, o nowym, tak, działaniu i o tym, byście ukierunkowali właściwie swoje działanie docelowo, byście na przykład walczyli z odwagą, kreatywnie o to, czego pragniecie, czego chcecie. Przy tym oczywiście tutaj kierujcie się swoim rozumem i intuicją, szczególnie intuicją, tak? Trzecim okiem również. Natomiast buławy mówią o działaniu, czyli wejście w akcję, a nie tylko w rozmyślanie. Oczywiście kierujcie się intuicją, tak mówię, ale działajcie również. Nie zostawajcie pasywni, tylko działajcie w kierunku Waszej relacji, by się dobrze tutaj układała. Jego myśli, wow, on jakiś tu rzeczywiście załamany, słuchajcie, tak jak już nam wyszło w karcie przełożenia,
Cztery kielichy. Cztery kielichy, jak sami widzicie na karcie, smutek. Niewidzenie jakby tej jednej szansy, tak, która tutaj jeszcze jest, istnieje, stoi koło osoby ukochanej. Nie dostrzega tego, patrzy tutaj w przeszłość. W przeszłość rozpacza po tym, co zostało zakończone, co zostało wylane. Moim zdaniem osoba ukochana wasza jeszcze nie wyszła z bólu rozstania na przykład z ekspartnerką czy żoną, tak? Jeszcze tutaj żyje w cierpieniu, żyje wspomnieniami, żyje w przeszłości i to tutaj ma w głowie. Natomiast was tej szansy, tej zbudowania czegoś z wami jeszcze nie dostrzega. Cztery kielichy, kochani, no to jest taka samotność, rozczarowanie, apatia, smutek po stracie kogoś lub czegoś, tak? No i właśnie wybór również pomiędzy starym a nowym, więc tutaj, kochani, na pewno ta osoba rzeczywiście jest jakaś smutna. Tak nam wyszło już w karcie 10 mieczy. Dobrze, teraz przechodzimy do serca, czyli wasze emocje. Wasze, osoba pytająca. Wow, mam rydwan, kochani. Rydwan to szaleniec, szaleńce tempo. Szaleńcze tempo, szaleńcze emocje, które zatruwają wam tutaj serce, szaleńcze jakieś tutaj przedsięwzięcia, które nie wiadomo jeszcze jak się rozwiną, czy dobrze, czy źle, czy ta relacja, ta miłość, ten romans rozwinie się, pójdzie w prawo czy w lewo, czy rozwinie się pozytywnie czy negatywnie. Tu jeszcze na razie nic nie wiadomo. To, co ja widzę, to jest tempo, gdzie rozwiną się rzeczywiście emocje, gdzie będzie szaleńczo, ale również być może skok w bok, afera, romans, zdrada, przyjaźń plus, ponieważ to jest też karta seksualna. Widzicie, jaki tutaj żar, tak? Żar, czerwień, fiolet również, ale żar przede wszystkim seksualna, dużo chemii, dużo seksualności. Czyli u was tutaj jest chęć właśnie, nie wiem, czy seksualności, czy nawet romansu, afery, jakby w każdą formę tu jesteście zdecydowane, by wejść, by tylko ta relacja się jakoś rozwinęła. Oczywiście dużo jeszcze niewiadomych, ale jakaś podróż przed wami być może, chcecie spotkać, więc na pewno dojdzie do spotkania. Tutaj, kochani, jego uczucia. Wow, to jest kapłanka. Więc kapłanka, kochani, mówi o tym, że on myśli, kieruje się swoją intuicją, wiedzy ma dużo tutaj, myśli o tym, co zrobić i zastanawia się, jakby słucha swojego rozumu i intuicji, co ma zrobić. Także tu się męczy, rozmyśla i jakby zastanawia, tak? Ale na pewno głębiej tutaj rozmyśla nad waszą relacją i nad tym, co on ma zrobić, ponieważ jeszcze jest dużo smutku, tak jak mówiłam. Zamiary. Wasze zamiary, czyli następny poziom. Wasze zamiary to gwiazda, czyli macie najpiękniejsze, najwspanialsze zamiary, dużo nadziei, miłości, wszystko, co najlepsze sobie życzycie, planujecie, marzycie, by z tej relacji wyszło. I tutaj nadzieja mówi o tym, że macie najszczersze, najpiękniejsze plany w stosunku do waszej osoby ukochanej. No oczywiście gwiazda to ogromny po prostu zakres nadziei, który tutaj wkładacie jakby w to, żeby ta relacja przekształciła się być może z tej afery, z tego romansu w coś stabilnego. No i wasza osoba ukochana. Mamy tutaj 7 buław, czyli ta osoba jakby jest pasywna na razie, nie robi żadnych kroków do was. Siedzi właśnie w tej swojej, jak to się mówi, bańce takiej bezpiecznej, tak? I ochrania się przed różnymi jakimiś tutaj zranieniami, napadami, atakami i chce mieć spokój, chce medytować, chce być w swoim jakby tu spokoju, w swojej ciszy, w swojej energii. Nie chce, by jej ktoś zaburzył z zewnątrz energii, ponieważ jest jeszcze w tej otoczce smutku i bólu po stracie właśnie kogoś lub czegoś, tak jak mówiłam. Nie widzi na razie jeszcze szansy tutaj na nowe, tak? Także musicie
ogólnie dać czas tej osobie ukochanej. Ona potrzebuje jeszcze czasu. Ona się jeszcze zastanawia, jeszcze się smuci, jeszcze jest załamana i obciążona. Także dlatego nie wiadomo, w którą stronę to się jeszcze rozwinie. Ale dajcie jeszcze tej osobie czas. Ta osoba na pewno, wasza ukochana, potrzebuje jeszcze czasu. Także miejcie nadal tą nadzieję, że wszystko dobrze się rozwinie. Ja wam oczywiście tego życzę. Pozdrawiam serdecznie. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Napiszcie w komentarzach, czy ta wróżba z wami rezonuje. I napiszcie wasze historie miłosne. Do usłyszenia już wkrótce. Thank you.